Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Ela Zeman, a to jest mój vlog rękodzielniczy, w którym dzisiaj będę zajmować się ciekawymi wzorami na kardigany, tak jak obiecałam. Czapki będą w drugiej kolejności. Zapraszam serdecznie. Ja nie wiem jak Wy, ale ja już czuję powiew jesieni, więc stąd mój wybór padł właśnie na wzory kardiganów. Troszkę poszperałam. Pogrzebałam w różnych źródłach i mam dla Was taki mały wybór ciekawych wzorów, ciekawych dla mnie wzorów na kardigany. I co to znaczy, że jakiś wzór jest ciekawy dla mnie? Ja tutaj kierowałam się moim gustem, moimi preferencjami, więc to nie jest tak, że każdemu te wybrane przeze mnie wzory będą się podobały. Mam tego pełną świadomość, natomiast mam nadzieję, że może znajdziecie tam coś ciekawego również dla siebie. Zapraszam serdecznie na ten wybór. Może tak, zacznę od tego, co wpływało na moją decyzję, że jakiś wzór znalazł się właśnie w tym moim dzisiejszym zestawieniu. Podzieliłam sobie te wzory na takie, które są z ażurami, i takie, które są ewentualnie z jakimiś wzorami strukturalnymi czy z warkoczami. Nie będzie dzisiaj wzorów w paski, bo już kiedyś taki film nakręciłam, gdzie są właśnie wzory kardiganów w paski. Mam nadzieję, że uda mi się taki link wstawić. Jeszcze tego nie robiłam, ale może mi się uda do tego poprzedniego filmu. A jak nie, to sobie tam poszperajcie, poszukajcie tam u mnie na moim kanale, taki film znajdziecie. Nie będzie tak, że wzorów na kardigany robione kilkoma kolorami nitek, takimi żakardowymi wzorami, dlatego że zamierzam zrobić osobny kiedyś film na temat tylko wzorów żakardowych, ciekawych, więc sobie to odłożymy na przyszłość. A co jeszcze brałam pod uwagę, kiedy wybierałam te wzory? Starałam się, żeby one były w języku polskim, chociaż to nie był dla mnie warunek konieczny. Są również wzory, których nie potrafiłam sobie podarować, a które są w języku angielskim. I podzieliłam je sobie właśnie na takie grupy, jak wzory z ażurami i wzory strukturalne. Nie będzie dzisiaj także takich prostych wzorów robionych oczkami prawymi i lewymi, czyli takim wzorem pończoszniczym, takich wzorów powiedzmy sobie basicowych. Jest ich bardzo dużo. Przywitaj się piesku, tutaj, o, przywitaj się, a teraz już sobie pójdź stąd. Mała przerwa. Dobrze, więc jeszcze raz, nie będzie wzorów takich typowo basicowych, robionych ściegiem pończoszniczym, czyli prawymi i lewymi oczkami. Jest ich mnóstwo, są bardzo ciekawe, ja takie wzory bardzo lubię, ale myślę, że one zasługują na taki osobny film, może właśnie dla osób takich, które właśnie czegoś takiego specjalnie szukają. Ja troszeczkę już zrobiłam takich swetrów gładkim ściegiem i teraz mam takie marzenie, życzenie, żeby sobie zrobić coś ciekawszego w robocie i dlatego właśnie ten wybór to jest też trochę taki mój prywatny zbiór podpowiedzi, jakie kardigany mogą tutaj wchodzić w grę, które chciałabym wydziergać już tej jesieni. To nie będą jakieś wzory, nie wiem, rzadko spotykane, nieznane. To raczej taki wybór rzeczy, które być może już gdzieś tam Wam się obiły o oczy, ale nie zwróciliście na to uwagi, a może zastanawiacie się po prostu nad tym, co wybrać. I teraz właśnie zaczynamy sobie mój dzisiejszy wybór. Zapraszam serdecznie. Na pierwszy ogień pójdą wzory ażurowe. Co prawda, któraś z Was napisała mi w komentarzu, że ażury nie spełnią mojego warunku takiego, że można sobie iść na spacer z psem w takim sweterku i mnie nie przewieje. Ale słuchajcie, myślę, że warto jest mieć taki rozpinany sweterek ażurowy, niekoniecznie na spacer z psem na przykład. Może się przydać do pracy, czy w jakichś takich innych bardziej okolicznościach, powiedzmy, we wnętrzach, a nie koniecznie na zewnątrz, na dworze. I myślę, że taki ładny, ażurowy sweter jest fajnym dopełnieniem garderoby. Pierwszy wzór, jaki dla Was znalazłam, to jest wzór
Garden Cardigan. Autorką jest Ankerstrick. Ankerstrick, przepraszam. Jest to piękny, ażurowy, taki dosyć minimalistyczny wzór. Jest on wykonany z połączenia dwóch nitek. W oryginale jest to Ito Kosho i, poczekajcie, bo sobie tu zerknę, Austerman Kashmir Cloud. I teraz, co jest fajnego w tym zestawieniu? Myślę, że można sobie spokojnie zastąpić te włóczki. Przyznaję się, że nie sprawdziłam nawet, czy one są dostępne w Polsce. Pewnie są. Ale pomyślałam sobie, że ten sweterek może dobrze wyglądać z takiego zestawienia nici, włóczek, że wezmę sobie na przykład kit silk, czy inną mohrową włóczkę cieniutką i do tego dołożę włóczkę skarpetkową albo inną o podobnej grubości, czyli o takiej długości. Tutaj jest akurat ta druga nitka o długości 180 metrów w 50 gramach, ale myślę, że można spokojnie zastąpić ją właśnie taką typu, na przykład włóczką typu skarpetkowego albo taką na przykład farbowaną ręcznie, jakiś tam Pure Merino, inne są takie, które świetnie się tutaj, myślę, sprawdzą, jeśli chodzi o tę grubość. W oryginale tą drugą włóczką jest włóczka złożona w 80%, a nie, przepraszam, 46% z wełny, 34% z bawełny i 10% z kaszmiru. Więc na przykład myślę, że fajnym tutaj pomysłem może być użycie włóczki, którą ja już miałam w swoich rękach, a która się nazywa Coast Holst Garden. Nie, Holst Garn. Poczekajcie, zaraz ją wyjmę i Wam ją pokażę. Dobrze, próbka w tym wzorze wynosi 19 oczek i 32 rzędy w 10 cm. To jest ta włóczka, o której wspominałam. Ona jest bardzo cieńka, bo ona ma 350 metrów w 50 gramach. Trzeba by wziąć dwie nitki właśnie tej włóczki. Ona ma w składzie wełnę jagnięcą i bawełnę. Jest bardzo fajna. Mam z niej zrobiony taki fajny sweterek, który bardzo lubię i jest przyjemny w noszeniu. I myślę, że tutaj trzeba by dołożyć jeszcze nitkę moheru. Tutaj akurat nie mam zielonego koloru, ale zobaczcie, to coś takiego. Myślę, że tutaj można by osiągnąć taką próbkę. Inna opcja, gdzie będzie podobna próbka, a nie będzie moheru, to są dwie nitki alpaki dropsa, ponieważ ja osiągnęłam właśnie taką próbkę 19 oczek w 10 cm, robiąc mój sweter dla męża właśnie z dwóch nitek alpaki. Więc tutaj już mamy różne ciekawe opcje. Myślę, że można by wypróbować jeszcze parę innych i też ten sweter by się sprawdził. Co mi się w tym swetrze bardzo spodobało, to jest taki minimalistyczny design, czyli to wzornictwo takie w sumie. Jest tutaj ten ażur, ale nie jest on przesadny, jest taki raczej w stylu eleganckim, bym powiedziała. Jest to taki fajny kardigan do narzucenia na siebie. On nie ma nawet chyba w ogóle przewidzianych guzików. Ma taki fajny myk, jeśli chodzi o listwę. Tam się takie fajne rzeczy dzieją u góry tutaj na karczku. Jest robiony w całości z góry na dół i generalnie uważam, że wzór jest bardzo, bardzo ciekawy, interesujący. Drugi wzór ażurowy jest w języku polskim, bo tamten, o którym mówiłam najpierw, czyli ten cardigan, był w języku angielskim. Drugi to wzór Taria. Nie wiem, czy tak się czyta, ale załóżmy, skoro jest polski wzór i polska autorka, to może tak się czyta. Autorka to Comfort Zone Knits. Bardzo mi się podoba ten sweterek. Ma takie elementy ażuru nieprzesadne, powiedzmy sobie, takie, które odpowiadają jakimś moim tam wyobrażeniom tego sweterka. On również nie jest zapinany. Jest taki po prostu do narzucenia na siebie, na wierzch, na przykład właśnie w pracy. Jest zrobiony z bardzo cienkiej włóczki, bo to jest Pure Merino z takiej firmy Dye Dye Don, czyli ręcznie farbowane merino.
o długości 400 metrów w 50 gramach, więc bardzo cienka niteczka. I dlatego jest on robiony na drutach 3,25 i 3 mm, a próbka wynosi 26 oczek na 10 cm i aż 36 rzędów. Uważam, że wzór jest atrakcyjny, taki właśnie nieprzesadny, elegancki. Myślę, że fajna propozycja dla osób, które lubią dziergać właśnie z takich cieniutkich włóczek. Co jeszcze podoba mi się w tym kardiganie, to jest jego taka dosyć wyrafinowana konstrukcja, szeroka rozmiarówka, to, że można sobie obejrzeć ten wzór na różnych sylwetkach i właśnie ten nieprzesadna ilość tego ażuru, taka wydaje mi się elegancka, bardzo mi tutaj odpowiada. Zastanawiałam się jeszcze nad jednym wzorem ażurowym, ale właśnie zaraz Wam go pokażę i powiem Wam, dlaczego jednak nie będę go dziergać. Ten wzór trzeci ażurowy, który najpierw był w tym moim zestawieniu, w sumie to jest, ale powiem Wam, że jednak go nie wybiorę, nie zdecyduję się na niego. Nazywa się Queen Bee Cardigan i jest to wzór z Drops Design. Czyli można go również znaleźć w języku polskim, jest to wzór darmowy. Ten kardigan jest zrobiony z włóczki Drops Baby Merino, więc również dosyć cienkiej, bo ma 175 metrów w 50 gramach. I próbka wynosi tutaj 24 oczka i 32 rzędy, żeby uzyskać kwadrat 10 na 10 cm. Również jest robiony na drutach 3 mm i nawet 2,5 mm pewnie są tam ściągacze robione. W pierwszej chwili oczywiście uwagę moją przyciągnął ten sweterek, bo jest wykonany tutaj przez projektantkę, projektanta, nie wiem. W kolorze żółtym to zawsze przyciąga uwagę. Najpierw się troszkę tak zachwyciłam, a potem sobie pomyślałam, że żeby on był jakby dla mnie fajny, musiałabym tam troszeczkę rzeczy pozmieniać. To jest taki klasyczny mały sweterek ażurkowy na guziczki, tutaj z okrągłym dekoltem. I generalnie jest on taki właśnie bardzo grzeczniutki, taki bardzo zachowawczy, o tak bym powiedziała, ale to nie znaczy, że nie może się nikomu podobać. Może się podobać, ja też w pierwszej chwili pomyślałam sobie, ła, fajny, ale w porównaniu z tymi dwoma, które Wam pokazałam szybciej, on jest taki jakby mniej nowoczesny, on jest taki właśnie bardziej tradycyjny, zachowawczy, nie wiem, czy ja chcę iść w tę stronę. No już nie będę o ciotkach, klotkach opowiadać, ale chyba akurat takiego swetra nie potrzebuję w mojej garderobie. Tutaj też troszeczkę uważałabym na to Drops Baby Merino. Ono chyba ma tendencję do tego, żeby się troszkę wyciągać po praniu, więc tutaj gdyby ktoś z Was zdecydował się na robienie takiego swetra, to trzeba by na to też zwrócić uwagę. Jeśli chodzi, słuchajcie, o konstrukcję tego kardigana, on jest takim typowym raglanem i zarówno front, czyli te dwa przody, jak i tył jest wykonany w całości wzorem ażurowym, natomiast rękawy są gładkie. Ja nie wiem, czy na przykład, gdybym miała sobie jednak robić ten sweterek, to nie zdecydowałabym się również na gładki tył, a zostawiła ten ażur tylko z przodu. Ale to mogłoby się wiązać z tym, że na przykład trzeba przeliczyć liczbę oczek w tyle, no bo wiadomo, że ażur będzie miał inną szerokość niż ściek pończoszniczy. Troszeczkę jakby dla mnie za dużo jest tego tutaj ażuru, za dużo się w tym swetrze dla mnie dzieje. Ale tak jak mówiłam, o gustach się nie dyskutuje, kto inny może uznać, że to jest właśnie coś, co chciałby sobie wydziergać. Dobrze, to były moje propozycje wzorów ażurowych, a teraz chciałabym Wam pokazać jeszcze kilka propozycji wzorów, w których dzieją się jakieś warkocze, tekstury, inne fajne rzeczy, czyli generalnie szukam rzeczy, w których nie będę się nudzić podczas dziergania.
wzór, który przykuł moją uwagę, to jest wzór Greyer Cardigan Hanny Maciejewskiej. Również jest w języku polskim, więc to już dla mnie jest też duży atut. Urzekły mnie te piękne warkocze w przedniej części tego kardigana. Jest on wydziergany z włóczki o składzie merynos, jedwab i jak, ręcznie farbowanej, o grubości, poczekajcie, sprawdzę, o grubości, o długości 366 metrów w 100 gramach. To jest włóczka ręcznie farbowana, więc cieniutka włóczka. Cały sweterek, cały kardigan jest wydziergany na drutach 3 i 3,25. Jest on pomyślany jako taki pudełkowy dosyć kardigan, również niezapinany. Jak widzicie, to jest jakaś moja preferencja. Wolałabym właśnie coś w rodzaju takiej narzutki sobie zrobić. Ma dosyć sporo takiego luzu przewidzianego, czyli jest to coś takiego bardziej swobodnego. Te wzory warkoczowe na przodzie są piękne i tutaj już jakby autorka przewidziała, że zarówno rękawy, jak i plecy są gładkie, więc dla mnie nie ma tutaj tej przesady, której ja nie lubię. Tutaj się dzieją fajne rzeczy, ale nie ma ich za dużo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o próbkę 27 oczek i 35 rzędów, żeby uzyskać 10 na 10 cm, więc znowu włóczka cieńka. Nie wiem, czy tutaj jest sens szukać czegoś innego, czy jednak nie trzeba by iść właśnie w tę włóczkę, która jest tu przewidziana, ten z jakiem. Ja miałam okazję tę włóczkę na targach, brzydko mówiąc, macać. Ona jest piękna, fantastyczna w dotyku i to jest taki, no, myślę, dosyć ekskluzywny już pomysł na sweterek, ale bardzo kuszący, bardzo. No cóż, może akurat mój wybór padnie na ten wzór. Dobra, teraz słuchajcie, propozycja kardiganu, kardigana, nie wiem jak się mówi, który jest na nieco grubsze druty przewidziany, ale również jest elegancki, klasyczny i ma piękne warkocze jako elementy ozdobne. Troszeczkę inaczej jest skonstruowany niż ten poprzedni, ale zaraz jeszcze więcej szczegółów. Żeby było więcej szczegółów, to musi być uruchomiony laptop, żebym mogła sobie spoglądać do tego wzoru, a właśnie był, umarł. Więc tak, słuchajcie, wzór nazywa się Brady lub Cardigan. Autorką czy autorem jest Oderloops. Wszystko napiszę Wam, żebyście się nie męczyli z moją angielszczyzną. Będzie w opisie, będzie wszystko o tych wzorach, gdzie je znaleźć i tak dalej. Tak jak powiedziałam, wzór mi się wydaje, ten kardigan wydaje mi się elegancki, taki właśnie ponadczasowy, z takimi pięknymi warkoczami na rękawach. Jest wykonany na drutach numer 4 i 4,5, więc to jest coś, co można już zrobić troszkę szybciej niż te propozycje na druty 3 mm. W oryginale autorka, a może autor, nie wiem, proponuje użycie mieszanki dwóch włókien i to jest mohair w połączeniu z włóczką merynosową. Mohair, wiadomo, jest cieniutki, a ten merynos ma mieć długość około 200 metrów w 50... Nie, przepraszam, źle mówię. 125 metrów w 50 gramach. Myślę, że tutaj można już znaleźć różne ciekawe propozycje, ciekawe zamienniki. W oryginale są to włóczki Isaire, tak się chyba nazywa ta firma. I są one chyba do kupienia w Polsce, więc jak ma ktoś ochotę sobie zrobić właśnie taki bardzo luksusowy, piękny, ponadczasowy sweter, to jak najbardziej jest to, myślę, bardzo ciekawa propozycja. Szczególnie mnie urzeka właśnie ten warkocz, który jest tak nietypowo poprowadzony na karczku, na rękawach, a cały sweter jest w sumie gładki. No naprawdę uważam, że to jest taka ponadczasowa elegancja. Bardzo, bardzo mi się ten wzór podoba.
I teraz trzeci pomysł na kardigan, taki właśnie warkoczowy, to jest taka opcja, że robimy warkocze jakby na całej powierzchni kardigana. Przeważnie są to rzeczy robione od dołu do góry. Jest takich wzorów bardzo w sumie podobnych kilka. Pewnie różnią się użytymi włóknami, jakimiś szczegółami konstrukcyjnymi, ale myślę, że tutaj kilka propozycji Wam przedstawię, a można sobie wybrać naprawdę, czy to ulubionego projektanta, czy ulubioną firmę, czy właśnie grubość włóczki, którą proponuje autor, autorka do użycia. Tutaj jakby już są to kilka po prostu różnych możliwości na ten sam pomysł. Pierwszy właśnie tak skonstruowany kardigan, który chciałam Wam pokazać, nazywa się River Cardigan. Jest to projekt Sannes Garn. Tutaj może być problem z dostaniem tego wzoru, trzeba by go poszukać. Być może jest dostępny, bo w Polsce są dostępne wzory Sannes Garn. I ten wzór jest zrobiony z połączenia dwóch włóczek. Tynny silk mohair z alpaką. Też z Sandnes Garn. I właśnie to jest taki klasyczny w całości w warkoczach. To jest pierwsza propozycja. Drugi podobnie w sumie wyglądający. Może te osoby, które projektowały te wzory, albo nie wiem, wczytalibyście się w szczegóły, no to tam są pewnie jakieś różnice. Natomiast dla mnie jakby wybór spośród nich jest trudny. Bo one dla mnie są bardzo w sumie podobne do siebie. Nazywa się ten wzór August Cardigan, Joanna Colibri, tak można by w skrócie powiedzieć, jak nazywa się autorka. Ona jest znana z tego, że robi, dla mnie jest znana z tego, że robi fantastyczne wzory, na przykład z trzech nitek moheru połączonych ze sobą. Natomiast tutaj użyła bardzo fajnego zestawienia włóczek. Te włóczki są również dostępne w Polsce i do kupienia. To jest filcolana Tilia i to jest właśnie mohair z filcolany i do tego filcolana Pernilla. Bardzo fajne włóczki, bardzo dobrej jakości. Oczywiście przyciągnął moją uwagę tutaj kolor, piękny ceglasty kolor tego wzoru. Jak zaczęłam się przyglądać różnym wykonaniom tego wzoru na Ravelry, to troszeczkę zaniepokoił mnie wpis jakiejś tam osoby, która dziergała ten sweterek, że autorka dosyć nieczytelnie ten wzór, oczywiście zdaniem tej osoby, rozpisała. Czy to jest prawda? Nie wiem, nie miałam wzoru w ręku, natomiast sam sweterek ma taki. No chyba jest wart po prostu uwagi. Być może właśnie trzeba sobie porównać różne propozycje tych warkoczowych rzeczy, żeby dobrać sobie coś, co akurat konkretnie nam będzie się. I trzecia propozycja. Tym razem jest to propozycja z Drops Design, a więc wzór po polsku i za darmo. Uważam, że bardzo atrakcyjny. Podoba mi się z różnych względów. Zaraz Wam o nich opowiem. Nazywa się Bluebell Twist Cardigan i jest złożony z dwóch nitek, które ja świetnie znam, które lubię. I to jest Kid Silk z Dropsa połączony z Nord Dropsa, więc taką włóczką niby to skarpetkową, ale z dodatkiem alpaki. Tutaj być może coś tam bym troszkę pozmieniała, bo ja nie lubię takich, powiedzmy sobie, oversize'ów, troszeczkę z takim bardzo luźnym dołem, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu efekt taki, że modelka jest bardzo szczupła, a pewnie na mnie ten sweterek wyglądałby zupełnie inaczej. Chciałabym się jemu bardzo wnikliwie przyjrzeć, ale on właśnie jest jednym z tych trzech wzorów, które biorę pod uwagę, jeśli chodzi o taki kardigan w całości robiony z warkoczy. Bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Tutaj trzeba uzyskać próbkę 17 oczek na 10 cm i 22 rzędy. Jest on robiony na drutach numer 5 i numer 4, więc podejrzewam, że jeszcze jeden atut tego wzoru jest taki, że ten sweter bardzo szybko powstanie. Oczywiście, o ile szybko można robić warkocze. Generalnie uważam, że choć pokazałam go na końcu, jest to jedna z tutaj ciekawszych propozycji
które dzisiaj Wam chciałam pokazać. Ja wiem, że takie wybory, takie propozycje wzorów, to zawsze jest wybór bardzo subiektywny. To jest jakiś mój pomysł, moje poszukiwania. Pewnie inne osoby zwrócą uwagę na zupełnie inne wzory, inne rzeczy będą im się podobały, ale tak jak powiedziałam na początku, może akurat ktoś skorzysta z tego, co tutaj Wam znalazłam. Nie ma tego dużo, nie chciałam też Was zabić swoim entuzjazmem do wyszukiwania wzorów, ale myślę, że pewne rzeczy, takie jak szukanie właśnie rzeczy, które są głównie w języku polskim, chociaż jak widzieliście, nie zawsze mi się to udało, są z takich włókien, które są dostępne w Polsce, różnych cenowo, bo były tutaj i takie bardziej luksusowe włóczki, i włóczki farbowane ręcznie, i właśnie propozycje z dropsa, więc naprawdę myślę, że tutaj jest takich propozycji różnych, rozmaitych sporo. Myślę, że dla każdego coś miłego. To jest, słuchajcie, moja propozycja na dzisiaj. Za 2 tygodnie wybór czapuniek, jesień, więc trzeba chronić głowę. Kolejne moje pomysły są takie, żeby sobie poprzeglądać wzory na żakardy, rzeczy robione wzorami żakardowymi. Już powiem Wam tylko, że ja już sobie pewien wzór kupiłam i już kombinuję, jak to tutaj zadziałać właśnie z żakardami, więc dzieje się. Powiem jeszcze tylko Wam, że u mnie na drutach teraz królują skarpetki, po prostu pilny projekt skarpetkowy musiałam wykonać. Już z rozpędu zrobiłam następne, zaczęłam robić następne skarpety, więc jestem teraz w skarpetkach. Skarpetki są też fajne do robienia gdzieś w podróży, bo jeszcze jeden mały wyjazd mnie czeka, wakacyjny, taki weekendowy, więc na pewno wrzucę sobie tam właśnie tę zaczętą parę skarpet do torby, żeby może tam w plenerze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej sobie podziergać. Mam nadzieję, że w pięknych okolicznościach przyrody, że jeszcze pogoda dopisze, bo u nas już zaczyna się robić tak bardziej jesiennie. No i co? I takie właśnie plany, takie pomysły u mnie. Powiem Wam jeszcze tylko, że w poprzednim filmie pytałam Was, czy robić sobie taki pamiętnik, notes, nie wiem jak to nazwać, dotyczący włóczek i dziergania, i pewne pomysły już testuję. Opowiem o nich pewnie w którymś z kolejnych filmów. Jak zobaczę, jak mi się to sprawdza, bo ja troszeczkę mam taki słomiany zapał do takich rzeczy i boję się, że po kilku stronach zapełniania tamtego notesiku zabraknie mi sił, ochoty, energii i czasu. I po prostu nie będę tego robiła, więc wtedy też Wam o tym powiem, czy i jak mi się to udało robić. A teraz życzę Wam miłego weekendu. Ja właśnie zamierzam wypoczywać w najbliższych dniach. I do zobaczenia za 2 tygodnie.